Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na śniadanie wymyśliłam takie grzaneczki z mortadelą, serem, kiełkami, cebulką. Tam można dać jeszcze pomidorka i co tam w ogóle. Chcecie takie, wiecie, chrupiące z jednej i z drugiej strony. No, kawka jest, herbatka jest. Idziemy jeść. Dzień dobry, kochani. No i co? Miało padać. Jest 12. Postanowiłam zacząć nagrywać vlog. My oczywiście praca. Miało padać. Wielki deszcz miał być. Miało być pochmurno. No ale meteorolodzy stwierdzili, że będzie inaczej. Zmienili zdanie. Zmienili zdanie na takie, że jednak ten deszcz będzie jutro. Więc tymczasem korzystamy. Rudy, co powiesz? Że kululu? Kululu, tak? Jak tam było? Co? Rudy! Rudy, ty moje serduszko najsłonniejsze! Tak? Chodź, bo widzowie cię dawno nie widzieli. Chodź się trochę pokaż. Pokaż się trochę, pokaż, jak turlasz się w ziemi i taki nie do końca czysty jesteś, nie? Nie do końca czysty taki jestem, taki. No. No, Rudy żyje swoim życiem, ojeju, ale on linieje. No, powiem wam, że że konwalie zaczynają wypuszczać. Wyobrażacie to sobie? Dopiero konwalie zaczynają się pojawiać. Szok. A w Warszawie tulipany już przekwitają. Teraz jest słoneczko i zobaczcie, jakie piękności tutaj rosną. A konwalie zaraz będą też, już niedługo. Zobaczcie, tu już można zobaczyć. Niedługo będą rozkwitać. Wszędzie będą konwalie. A kwiatki z drzewek owocowych pełną parą rozkwitły. Dobrze, sklepie. O, pokaż to. Myszka mówi, żeby wam to pokazać. No to pokażę. Myszka chce tu powiedzieć. Myszka mówi. Fajne. A, myszka chce wam powiedzieć, że to jest fajne. Jakie kolorowe. Że to jest kolorowe. Kolejki chciałeś. Pamiętasz? No. Mówiłeś, że. Ale nie aż tyle. Nie aż tyle. I tu jest to A samo. patrz, wiesz co to jest? No. Do lodów. Do lodów. Wiesz? No. No małe gałki to są. Małe. To jak masz prywatny biznes, jak państwowy, to duży. Duże gałki będą. A jak rodzina przyjedzie, to chochlą. Mówi, że na drogę dzisiaj bierze, ale mamy siatek. Jak my z tym damy radę dojść? Jak ja dam radę, nie wiem. Czy wielbłąda jakiegoś ze sobą zawsze. No lody są. Sezon się Ty, a dopiero powiedz mi, rozkręca. czy być ciekawy, co? No, sezon się dopiero rozkręca. Jest w powijakach jeszcze. Jeszcze jest niemowlakiem. Lody, lody. Kto je lody, ten. Moja babcia jadła lody i. Jakie są hasła tych, co lody sprzedają? Mysza mówi, że to bierze. Po drodze, od razu. Wciąga lody. No, wróciliśmy ze sklepu. Pokażę wam tak z siaty, a w sumie z siat, bo mamy dwie siatki. Karol, jak tam? Będzie coś dla ciebie? Nie będzie. Będzie. Kupiliśmy. Chcesz. No, kupiliśmy parę rzeczy. No, poszliśmy tylko po chleb i po co? I po lody poszliśmy. No. I nie tyle lodów, nie poszliśmy po tyle lodów, ile kupiliśmy, ale jakoś tak wszystko się do rąk klei. Myszka tak kupuje. Takie dwa chleby, no bo co? Bo musi być coś dla każdego, nie? No. Tu gazetki. To wiecie, gazetki zawsze biorę. Znaczy zawsze, no.
przeważnie. Taki chleb, jeden. Artur wziął dla siebie takie, jak to się nazywa, gofry, tak? Gofry. I jajka, cały taki wytłoczek. I tutaj mam cebulę, bo jedna mi wypadła z woreczka. A tutaj jest druga cebula. Widzicie? Bo tam wypadła. I takie ciastka. To ja nie wiem, czy już my mieliśmy, czy tylko hity mieliśmy, czy te też mieliśmy z Lidla. Ja nie pamiętam, powiem Wam szczerze. Mieliśmy kiedyś te ciastka? Nie. Chyba nie. No właśnie, też się ich nie kojarzę, więc zobaczymy w porównaniu do hitów, jak one się... Wypadają. Tak, jak one wypadają. Jak się prezentują. Leila, co myślisz o tych ciastkach? Bówno. Tak. Artur miał ochotę na jakiś soczek. Proszę, taki wziął? To jest... Banan, nektar. Nektar. I słuchajcie, wzięłam mleko, bo no tam jeszcze trochę mi zostało. Wszystko, oczywiście, no, dzieciom. No tak. Dzieciom. I teraz tak, zobaczcie, miałam dylemat, czy wybrać kaktuski, no bo w sumie to chciałam kaktuski. Ale zobaczyłam takie lody na patyku i no, orężadę Heleny, no ogólnie lubimy orężadę Heleny. I powiem Wam, że naprawdę byłam bardzo ciekawa i taki cały kartonik wzięliśmy. Tutaj jest 8 sztuk. No zobaczymy, jak to wygląda. Zaraz będziemy rozpakowywać. No to rozpakuj. No ale ja jedną ręką nie dam rady. Dasz radę. Nie dam rady. Puść pazura. No ale tu jest taśma. Nic, taśma nie przeszkadza. Może masz one... takie pazury? Nie trochę mam. Ja tu tam wpuść swojego. To rozpuści zaraz. Weź, bo jak ci naprawdę czymś ciężkim... Patrz, Ewa już zabiera cebulę. Już zaraz cebula będzie się turlać po podłodze. Patrzcie, jakie to są ciekawskie. O, widzicie? No dawaj, kosujemy. No, masz. Ja jednego jeszcze po drodze zjadłam. Po drodze. Miałam takiego, nie wiem, tam truskawka, coś tam. I z polewą białą czekoladą i po drodze zjadłam. Zaraz go otworzę. I jeszcze wzięliśmy, mówię do Artura, bo ja wiem, że on lubi wszystko co czekoladowe. I zobaczyłam takie, mówię, dobra, weź tam, raz się żyje, nie? Tu też jest 8 sztuk. Tu też jest 8 sztuk, więc te są ewidentnie dla Artura, no bo ja tam za czekoladowymi to nie przepadam. Ja muszę mieć coś... No i co? Orężada. Mhm. Taka wygazowana. Wygazowana. No, no takie wodne. Mhm. Tak jak dzieckiem byłam takie. O. I to wiecie, włoży się do zamrażalnika i zawsze jak się będzie miało ochotę, to się... No to zostawmy to. To się chrupnie. Tego też chcę zjeść? No później, niech się mi rozmrozi trochę. No. Trochę Karol mi ogrzeje. No, ja sobie jeszcze wezmę takiego zjem. No. Także będzie taki podział, chyba że te dla mnie, a tamte dla Artura. A ogólnie to lody chodziły za nami już od... No i tak za każdym razem jakoś, nie wiem, albo nam się nie chciało iść, albo coś. No i ten. A tutaj jest najlepsza zabawa w kartoniku, nie? To jest po prostu... Bez kartonika do mnie istnieje. Musi być kartonik. I w kartoniku musi być piłeczka. Nie, Emilka? Emilka? Fajna zabawa, nie? Zobaczcie, jak Emilka rośnie. Ona już jest taka duża. Ona była taka... Takim skrzacikiem ona była. A wiecie, że ta Emilka to jest po najlepszym kocie z Polski? No, taka jest prawda. To jest córka Hagara. To jest mistrza nad mistrzami w Polsce. To jest córka najlepszego kota w Polsce. No. Nie da się ukryć. No, także mamy wypasioną córkę. O. No. Ale ta też jest po mistrzu. Wszyscy są po mistrzach. No, nawet Karolek, tylko po matce. A Karol ma metrykę European Champion. Rodowód. Rodowód. No metrykę, no. Emilka! Emilka, pokaż się, jaka jesteś piękna, no. Ewka! No dobra, to my lecimy. Idę pakować do zamrażalnika, bo wiecie, bo mi się roztopi. Także koty, no...
Wystawę tylko się pakuję. Tak. No, ale doczekamy się, doczekamy się. Dzisiaj z powodu prac taki szybki obiad. Będzie to kurczaczek curry, udka, te, które kupiłam w Auchan. Po prostu, wiecie, no, zrobiłam w curry i będą do tego ziemniaczki przesmażane, bo jeszcze mi zostały z poprzednich obiadów. I do tego surówka ta, która jest z zielonych pomidorów i ewentualnie buraczki, co kto będzie chciał. No ale to wiecie, tak po prostu stwierdziłam, że zrobię tak na szybko w piekarniku, żebym ja nie musiała tutaj stać przy garnkach. No bo w sumie cały czas jesteśmy w ogrodzie, cały czas pracujemy, tylko przyszliśmy sobie zrobić przerwę na zjedzenie po prostu czegoś tam. No także ja jeszcze czekam, jeszcze zostały 3 minutki i nakładam. Cześć kochani. Siemacie, jesteśmy na spacerze. Na pięknym spacerze, w pięknym parku. Jesteśmy na spacerze. Co prawda już się ściemnia, ale tak wiecie, miałam ochotę się przejść, że stwierdziłam, że... Budę kogoś. Że stwierdziłam, że muszę iść się przejść, bo naprawdę... No nie wiem, miałam taką ochotę. Misia mnie obudziła i widzicie. No i widzicie, idziemy na spacer szybko. Jak pięknie ptaszki śpiewają. No co, no słuchajcie, ciągle tylko pracujemy. Człowiek siedzi w tej chacie. Ja nawet nie mam czasu odebrać wyników prześwietlenia płuc. No. Muszę do roboty iść, do roboty. Szybko, szybko, szybko. Tak, Artur nie ma nawet czasu z prześwietlenia płuc. Myślałam, że uda mi się pokazać wam ptaszki, ale no niestety się nie udało. No także dokończając, ciągle wiecie, rano wstajemy, zjadamy śniadanie, no i lecimy do obowiązków, czy to takich, czy siakich, czy do innych. Czasami Artur do swoich, ja do swoich, czasami razem. No i ciągle taka, wiecie, praca, nie? Więc też należy się raz na jakiś czas jakieś takie odsapnięcie, jakiś taki relaks. Chociaż raz, kiedy? Żeby się odmurzyć. No a że miałam ochotę na spacer, żeby po prostu połazić, no to stwierdziłam, że teraz można. Że pójdziemy połazić. No, chociaż tak godzinkę czy 40 minut i wracamy, nie? Przyroda wybucha. Wybucha ze zdwojoną siłą. Przyroda to jest to, co nas nakręca. Ale słyszałem... Gonimy Warszawę. Ale słyszałem, że właśnie w Warszawie, tak jak Mysza mówi i inni też dostarczają takie informacje, że tam w Warszawie to tam grubo jest. Tam mają już rozwinięte... To przekwita u nas dopiero co... No. Wszystko zakwita. Jak to u was? Jakie doświadczenia macie? Bo z tego, co ja widzę, to u nas dopiero wszystko zaczyna się. Ja nie wiem, kiedy będą czereśnie, ale już czytałem, że czereśnie to będą po grubo. Nie wiem, kto tą kaczkę dziennikarską wypuścił, ale czereśnie podobnież, nie wiem, dlaczego akurat czereśnie. Co z tymi czereśniami? Dlaczego akurat to czereśnie? No, czereśnie zawsze są najdroższe, wiesz. Czereśnie to jest taki, kurczę... No, narytas. Tak, czereśnie? No, czereśnie to są drogie owoce, no. A maliny? Pamiętasz, jak w tamtym roku po 30 zł były czereśnie? To po ile teraz będą maliny, czy tam czereśnie, czy... No. W czym gustujecie? W malinach, w czereśniach? Zobacz, jak piękne kwiatki. No, piękne kwiaty tu rosną, takie dywany kwiatów czasami. Ale, słuchajcie, wracamy do tych czereśni. I te czereśnie... To jak wy to wyobrażacie sobie? To jest taki rarytas? I dla mnie takim rarytasem, no czereśnie to tak nie, ale maliny lubię bardzo. Lubię bardzo maliny. Mysza ostatnio postanowiła zrobić porządek z malinami i wzięła maliny. I słuchajcie, pamiętasz, jak krzyczałeś? I teraz malin nie ma, co to w ogóle jest? Jak to będą? Pamiętasz, tak? Jak krzyczałeś? Tak, jak ja je odmłodziłam. Tak, jak urodzisz. A już są takie, zobacz, dotąd już. Tak, tak. I Mysza wycięła maliny. Specjalistka od malin się znalazła. A
pamiętasz, jak krzyczały, że już wyczytała gdzieś na jakimś YouTubie, czy gdzieś tam, że maliny trzeba odmładzać. No, i nie daj, nie daj Boże, jeszcze coś napiszą, jakieś inne rzeczy, to pół ogrodu wytnie. Nie rosło, no. To pół ogrodu wytnie. No i weźcie z nim gadajcie, no. No tak, tak. Zamiast normalnie podejść do tego, a nie świrować tu pawiana, że ona teraz tego będzie, kurczę, odmładzać wszystko. Teraz, nie wiem czy wiecie, odmłodziła te róże. Też będą nowe, piękne. Tak. Nie wiem kiedy. Dobra. Włączyłam sobie, słuchajcie, latarkę, bo mam tylko taką lampkę tam, wiecie, u góry mam tą LED-ową. I tak tylko, żeby się świeciła troszeczkę. Mam tu dziewczyny. I co chciałam powiedzieć, idę spać jeszcze, jak wróciliśmy z tego, ze spaceru, to jeszcze posprzątałam na dole łazienkę, wiecie, wyszorowałam. Także no, coś tam w domu dzisiaj zrobiłam i zmyłam ten naczynia ręcznie, to trzeba było, resztę powkładałam do zmywarki i jest 23:30, jeszcze tam z siostrą rozmawiałam przez telefon, jest 23:30 czy nawet jest 24, już nawet nie wiem. I idę spać, idę się myć, przebierać w piżamkę i idę spać, bo naprawdę jestem dzisiaj już normalnie padnięta, nawet w ogóle nie włączałam dzisiaj laptopa, jutro zrobię film, bo naprawdę nie mam siły. Taki ten dzień był, że myślałam, to znaczy dzisiaj oczywiście poszedł vlog, no bo zrobiłam dzisiaj jeden film, ale chciałam jeszcze wieczorem drugi zrobić na jutro, ale nie dam rady, będę musiała jutro jakoś może wcześniej rano wstać i zrobić, nie, Emilka? Powiedz wszystkim. A, nie będę ci świeciła latarką. No, także słuchajcie, no dzisiaj taki dzień, taki trochę wiecie, no nic szczególnego się nie zadziało, nic szczególnego się nie wydarzyło. Ogólnie rzecz biorąc, ze świata mam niezbyt ciekawe informacje ogólnie. Dzisiaj było dużo stresu, takie złe wieści do nas przyszły, no ale różnie w życiu bywa, wiecie. Tak jak u wszystkich, nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej, czasami się dzieją jakieś takie rzeczy niezbyt ciekawe, a już jak wchodzi, wiecie, w grę zdrowie, no to już w ogóle jest, wiecie, taki stres i gdzieś tam powiem wam, że nie wiem, ale strasznie, strasznie naprawdę mam takie poczucie ostatnio, że boję się następnego dnia, bo boję się, co znowu do kitu się wydarzy, co znowu złego się wydarzy, gdzie, co, u kogo, czy u nas, czy u kogoś innego, czy u rodziny, czy u znajomych znowu coś walnie, że tak delikatnie się wypowiem, bo ostatnio naprawdę jest jakieś takie fatum, jakieś takie same nieszczęścia, złe wydarzenia, wiecie, mam takie wrażenie, że nie można z jakiegoś powodu, jak się coś dobrego wydarzy, coś tam się uda, coś dobrego, coś wyjdzie, to nie można się za bardzo ucieszyć, bo strach, bo za chwilę, wiecie, w łeb, nie? W łeb i po prostu
no tak, żeby człowiek nie mógł za bardzo się cieszyć, żeby nie było za wesoło i żeby nie było za kolorowo, to zaraz, wiecie, po dobrej informacji, za chwilę jeb, łubudu, co złego tym razem się wydarzy. I powiem wam, że to nie tylko nas dotyczy, ale też widzę wokół, tak, jeśli chodzi o przyjaciół, znajomych, rodzinę. No, jakaś masakra jest ostatnio po prostu. No nie może być wszystko dobrze. Musi się coś złego dziać, żeby naprawdę nie było za wesoło, bo nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem co mam o tym myśleć, ale naprawdę to jest takie dołujące, bo sobie myślę, co jutro złego, jaka będzie informacja, jaki dostanę telefon, czego się dowiem i co znowu. I naprawdę, wiecie, mam takie momenty, że już jak dzwoni do mnie telefon, coś, to ja już po prostu się boję, nie? Bo już się boję złych informacji, naprawdę. Mówię wam. Także no dzisiaj był też taki nerwowy dzień. No, ogólnie rzecz biorąc, tak naprawdę, to ja wiem i wszyscy to wiedzą, nie, że życie to nie jest bajka i raz na wozie, raz pod wozem i tak dalej, ale nie wiem, z czego to wynika. U niektórych w życiu nie dzieją się takie naprawdę złe rzeczy. Jakoś tak jest. Niektórzy mają takie spokojne życie, wesołe życie, a niektórym to ciągle piach w oczy i ciągle piach w oczy i ciągle coś. Ja nie wiem, z czego to wynika. Czy są ludzie, którzy jakiegoś takiego pecha w życiu mają, naprawdę takiego pecha przyciągają, z czego to się bierze, ale naprawdę no strach po prostu się bać. No strach naprawdę budzić się rano i się zastanawiać, co dzisiaj złego się wydarzy. A i ten, oglądałam dzisiaj w internecie taki filmik, bo był pożar na 5. piętrze i kotek wyskoczył i słuchajcie, przeżył. Wyobrażacie sobie, z 5. piętra skoczył kotek z palącego się mieszkania i przeżył, skoczył na łapki i naprawdę przeżył. Wyobrażacie sobie, coś pięknego i pobiegł dalej, nie? No, także aj, mam dzisiaj taki naprawdę natłok myśli wszystkiego, że że po prostu ja nie wiem, czy ja będę jakoś w stanie spać w ogóle, ale się postaram, bo jestem taka zmęczona. Ewa na mnie patrzy. Ewa patrzy, bo ten, zobaczcie, widzicie ten brokat na ścianie, jak świecę latarką, tak może bardzo nie widać, bo z tej odległości jest słabe to światło, ale zobaczcie, o. I brokat jest, widzicie, na ścianie i Ewa na to patrzy. Co to jest? Bo jak światło jest, to ten brokat widać. O, Ewa ma takie kały. Co to jest? No, koty to są śmieszne. Wczoraj Ewa patrzyła się w jeden punkt i tak patrzyła i coś tam łapką robi, a wiecie, no to wiadomo, że zwierzęta różne rzeczy widzą, na przykład takich, których my w ogóle nie widzimy, my nie dostrzegamy, a zwierzę coś widzi i wiecie, to jest takie śmieszne, bo nic nie ma, dla nas nic nie ma, przecież patrzę, no nie ma tam nic, nie? A jednak kot coś widzi i to dla ludzkiego oka jest no niezauważalne i coś tam próbuje, nie? Także to jest takie no śmieszne czasami, bo tak jakby coś robił, ale nie wiem, to tak samo jak człowiek czasami do siebie gada, no coś na tej samej zasadzie, podobnej w każdym razie. Dobra, kończę, idę się myć i idę spać, bo już chyba zaczynam gadać głupoty, chyba się ten ubrudziłam sprzątając Emilka w swoim końcu, ale zaraz spokojnie, zaraz przyjdzie do mnie do łóżka. No, Ewa już się ułożyła w nogach. Jeszcze Leila, nie wiem, gdzie jest, gdzieś tu chodzi. Nie widzę jej tutaj. No. Dobra, kochani, dzięki za dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.
Mam nadzieję, że u Was same dobre informacje i same dobre rzeczy się dzieją. I oby jak najwięcej dobrych rzeczy, a jak najmniej złych rzeczy. Powiem Wam, zobaczcie, jak ja dzisiaj wyglądam. Jest. Brak słów. Dobra, lecę. Buziaki. Trzymajcie się. Pa, pa. Do jutra.